Jedyny pomysł, jaki mają w tej chwili na tą sytuację na granicy, to jest wypowiadanie znowu tych słów, które są właściwie kompromitujące, że Polska obroni się. Tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Z góry chcę powiedzieć, że to nagranie jest nagraniem nielegalnym. Nie mam pozwolenia przełożonych wojskowych, dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Trudno. Robię to dlatego, że po prostu dowiedziałem się, że polscy żołnierze, moi koledzy, zwykli żołnierze służący na granicy z Białorusią zostali zakuci w kajdanki przez polską żandarmerię wojskową, bo ośmielili się oddać strzały ostrzegawcze w górę i w ziemię, bo 50 imigrantów na nich napierało. Honorem polskiego żołnierza jest to, że się nie boi, że jest dumny, że jeżeli napiera na niego przeciwnik, to mówi mu stój. To jest szkolenie Wojska Polskiego. Każdy żołnierz służący na granicy je przeszedł. Ja je przechodziłem, służyłem na granicy, zatrzymywałem Syryjczyków na granicy. To jest normalne. Jeżeli ktoś tego gestu nie rozumie, cofamy się w stronę własnego kraju. Jeżeli trzeba, sygnalizujemy bronią, że jesteśmy gotowi do oddania strzału. Jeżeli na nas nacierają, strzelamy w górę, potem strzelamy w ziemię przed napastnikami. Jeżeli to nie pomaga, ktoś nas atakuje dalej, jesteśmy w stanie takiego człowieka zlikwidować, bo żołnierz polski nie po to nosi broń, żeby być jakąś pacynką, którą można zakuć w kajdanki, kiedy tylko odda strzały ostrzegawcze. I to nie Białorusi inni zakupują w kajdanki, nie Ruscy, tylko polska żandarmeria wojskowa, a Polska z nazwy prokuratura stawia tym żołnierzom zarzuty. Dlatego nagrywam to nagranie bez pozwolenia przełożonych, bo chcę. Jestem prywatnie, jestem dziennikarzem. Służę w wojskach obrony terytorialnej. Mam nadzieję, że ktoś to nagranie udostępni i że dotrze to do wszystkich, łącznie z ministrem obrony narodowej, który, pan licho, że powie moim przełożonym, żeby nie karali za to nagranie, ale niech uhonoruje tych chłopców medalem, dyplomem, czymkolwiek, poda im dłoń, bo zasłużyli na to. Chłopaki, jestem z was dumny. Że w każdej sytuacji, szczególnie w tak dramatycznej jak atak na naszego żołnierza, który, jak wiecie, ciągle walczy o życie w szpitalu, żebyście wiedzieli, że państwo polskie, wszyscy bez wyjątku, jesteśmy z wami, po waszej stronie, i żeby nie było żadnej wątpliwości, i żeby nikt w Polsce i poza Polską nie miał wątpliwości, że w tej sprawie jesteśmy wszyscy zjednoczeni i nie będzie mowy o najmniejszej tolerancji czy jakimś zawahaniu, jeśli chodzi o wsparcie dla naszych żołnierzy i funkcjonariuszy w czasie pełnienia tej bardzo trudnej misji, jaką jest ochrona granicy, a właściwie już obrona granicy, bo mamy do czynienia z aktami już bardzo agresywnych działań na naszej granicy. Może ma pan plecak spakowany, ale słowo przepraszam powinno paść z ministrem obrony narodowej, który pozwalał nam, żebyście pluli na polski mundur. To nie mnie trzeba przepraszać, ale żołnierzy, bo robiliście na nich nagonkę i pan nie ma wstydu. Nigdy nie robiłem nagonki na żołnierzy. A film Zielona Granica, Sterczewski, a pani Jakira, pozostałe osoby. Jak panu nie słucha? Jeżeli pan dzisiaj chciałby wyjść z twarzą, to niech pan zadzwoni do ministra prokuratora generalnego i niech pan powie, że ma natychmiast wykasować zespół, który dzisiaj naraża właśnie na tą odpowiedzialność tych funkcjonariuszy. Wymyśliliście sobie scenariusz wpisujący się w narrację Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj pan może się pięknie ubierać i mówić, że chce pan uszczelnienia granicy. Ale kiedy pana głos był potrzebny, siedział pan cicho, bo tak pan ukazał Tusk. Nie ma pan wstydu w tym zakresie. Ale nie, panie premierze, ja mam bardzo konkretne pytania. Proszę nie uciekać. No i chcemy uzyskać kompleksową informację. No pan nie udzielił tej informacji, tylko po prostu pan powiedział, że nie ma pan wiedzy w tym zakresie i liczy, że wszystko będzie dobrze. No nie będzie dobrze, jeżeli minister obrony narodowej ucieka i nie daje pełnej informacji. Chciałem panu zapytać, jak panu nie jest wstyd w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna hybrydowa.
nasi żołnierze są narażani na utratę życia bądź zdrowia, a pan nie wychodzi i nie broni polskiego munduru. Jest pan niekonsekwentny, bo ja oczekiwałem, że pan wyjdzie i pan powie, że pan rozmawiał z panem ministrem, prokuratorem generalnym na temat zarządzenia prokuratora regionalnego w Lublinie, który powołał zespół śledczy, którego celem będzie zebranie i karnoprawna ocena materiału dowodowego dotyczącego zachowań funkcjonariuszy podejmowanych wobec cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską. Panie premierze, jest pan ministrem obrony narodowej. Czy pan sobie zdaje sprawę, że dzisiaj użycie środków przymusu bezpośredniego, ochrona własnego życia funkcjonariuszy będzie obarczona tym, że nie stoicie za nimi murem? I kłamie pan w sprawie pana prokuratora Janeczka, bo wydał on oświadczenie, które mówi, że jest odcięty. Ile razy pan jako minister obrony narodowej spotkał się pan z zastępcą prokuratora generalnego, który zgodnie z prawem nadzoruje pion wojskowy, a został odcięty niezgodnie z prawem? Pan ponosi pełną odpowiedzialność. I wie pan co, na koniec dnia pan może się zasłaniać kwestią koalicji i innymi tematami. Ale prawda jest taka, że nie macie wstydu, bo jeszcze niedawno pluliście na polski mundur. Razem z Donaldem Tuskiem pozwalał pan na to, żeby żołnierze polscy byli wyzywani, żeby było wręcz w kampanijny scenariusz wpisywał się film Zielona Granica, a pan nie reagował, kiedy wasi celebryci, wasi politycy na granicy wpisywali się w narrację Federacji Rosyjskiej. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości.